Inspiro. Odkryj technologię Dynamic FM. Nowy światowy standard w systemach FM. Na całym świecie specjaliści w zakresie słuchu uznają systemy komunikacji bezprzewodowej za idealne uzupełnienie aparatów słuchowych, poprawiające słyszenie w warunkach szkolnych u osób niedosłyszących. Dzisiejsze aparaty słuchowe wykorzystują najlepszą technologię, ale w wymagającym środowisku szkolnym występują trzy czynniki negatywnie wpływające na rozumienie mowy, których nie niweluje sam aparat słuchowy. Po pierwsze, hałas. Pomiary pokazały, że w typowej klasie poziom hałasu jest często zbyt wysoki dla dobrego rozumienia mowy. Przeszkadza to zwłaszcza dzieciom korzystającym z aparatów słuchowych. Głos nauczyciela ginie we wszechobecnym hałasie. Po drugie, odległość. W klasie nauczyciel zwykle oddalony jest o kilka metrów od uczniów. Głos nauczyciela słabnie wraz z odległością. Po trzecie, pogłos. Odbicia fal dźwiękowych od podłogi, ścian i sufitu klasy zniekształcają głos i zwiększają ogólny hałas. Takie echo w dużym stopniu utrudnia rozumienie mowy. Połączenie hałasu, odległości i pogłosu stanowi akustyczną truciznę, która wymaga silnego antidotum – systemu komunikacji bezprzewodowej. Tylko systemy FM zapewniają wymaganą wydajność. System FM składa się z małego nadajnika radiowego wyposażonego w mikrofon, który nosi nauczyciel, i z małych odbiorników zintegrowanych lub dołączonych do aparatów słuchowych uczniów. Mikrofon zbiera głos nauczyciela w pobliżu ust, a sygnał przesyłany jest drogą radiową do odbiorników. W aparacie słuchowym głos nauczyciela jest łączony z dźwiękami otoczenia odbieranymi przez mikrofon aparatu słuchowego. Oba sygnały są dostarczane do ucha dziecka. Wiele badań potwierdza ogromne korzyści dla uczniów, jakie dają systemy FM. Za systemami FM przemawiają jednak nie tylko badania. Także testy kliniczne niepodważalnie wykazują konieczność stosowania najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia niedosłyszącym dzieciom najlepszych możliwości nauki. Systemy FM istnieją od lat 60. Ich podstawowe założenia nie zmieniały się aż do niedawna. Nowa technologia Dynamic FM stanowi przełom w działaniu systemów komunikacji bezprzewodowej. Sercem technologii Dynamic FM jest dynamiczny ekstraktor mowy, funkcja, która umożliwia dostarczanie do ucha dziecka jeszcze czystszego sygnału. Dynamiczny ekstraktor mowy zapewnia automatyczną czystość obrazu dźwiękowego, która znacząco poprawia rozumienie mowy, zwłaszcza w hałaśliwej klasie. Jak działa dynamiczny ekstraktor mowy? Poziom hałasu w klasie jest stale mierzony przez nadajnik Inspiro. Pomiary wykonywane są w czasie krótszych i dłuższych przerw w mówieniu nauczyciela. Hałas zwykle rozłożony jest równomiernie w całej klasie. Jeśli poziom hałasu przekracza 57 dB, zostaje aktywowany dynamiczny ekstraktor mowy. Nadajnik Inspiro przesyła do odbiorników systemu Dynamic FM polecenie wzmocnienia sygnału. Polecenie to przesyłane jest w formie cyfrowego kodu o wysokiej i niesłyszalnej częstotliwości. Podobna technologia jest wykorzystywana m.in. w samochodowych zestawach audio do wyświetlania nazwy stacji radiowej lub informacji o ruchu. Odbiorniki dekodują polecenie i zwiększają głośność sygnału przenoszącego głos nauczyciela. W ten sposób głos nauczyciela pozostaje wyraźny mimo hałasu, nawet gdy ten się zwiększa. Tradycyjne systemy FM nie posiadają tej inteligentnej funkcji. W aparacie słuchowym kompresja może zmniejszyć wzmocnienie wszystkich przychodzących sygnałów.
Jeśli sygnał FM staje się głośniejszy, mniejsze wzmocnienie wpływa także na głośność dźwięków otoczenia odbieranych przez mikrofon aparatu słuchowego. W ten sprytny sposób dynamiczny ekstraktor mowy redukuje poziom hałasu niezależnie od marki i rodzaju używanego aparatu słuchowego. Kiedy nauczyciel nie mówi, kompresja w aparacie słuchowym uwzględnia większe wzmocnienie sygnału. Własny głos dziecka i głosy dzieci w pobliżu są odbierane przez mikrofon aparatu słuchowego i natychmiast dostarczane do ucha. Dynamiczny ekstraktor mowy działa w pełni automatycznie. Od użytkownika nie jest wymagane żadne działanie. Kiedy poziom szumu spada, odpowiednio i w pełni automatycznie obniżane jest także dodatkowe wzmocnienie w odbiornikach systemu Dynamic FM. Naukowe badania wykazały, że w warunkach dużego hałasu rozumienie mowy jest lepsze o średnio 50% w porównaniu z tradycyjnymi systemami komunikacji bezprzewodowej. Dynamiczny ekstraktor mowy to największy w historii postęp w ulepszaniu stosunku sygnału mowy do szumu. System Dynamic FM to nie luksus. Każde dziecko zasługuje na najlepsze możliwości nauki. Inspiro firmy Phonak.